Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mamy coś pioruńsko-gorącego. Aż ciekawa jestem, co tutaj wymyślili. Pewnie będą wulkany, mówię wam, będą wulkany, no bo co innego by tam mogło być. W sumie, nie wiem. Aha, lód, no dobra, ale mi gorąco. Szaleństwo, dobra, no zobaczymy. Aha. Nie, to się robi trochę nudne. You know? Ojejku, no dobra. Niechaj tak będzie. Dobra, wskoczę. Aha, tu nie mogę, czyli co, tylko tędy mogę? No dobra, okej, okay. A tutaj to zleci, nie? Ale szkoda, że nie rozwala mi tych puszek. Właśnie, że ta puszka mnie... Aha, śti. O, i teraz bym musiała... Owsz. No dobra, ale ja bym chciała jeszcze do góry. O. Okej. Okay. No i teraz tu wskoczyć. O. I to. O, pięknie. Teraz jakby tak... O, właśnie, tak szybciutko, wiecie, żeby się nic nie wydarzyło, nie przytrafiło złego, niedobrego. No, i idziemy dalej. O. Oh no. Oh no. Nie, tylko nie to. Tam była ta cudowna luma, dzięki której była taka piękna muzyka. Ale bardzo podobają mi się te barwy. Lubię pomarańcze, czerwień i tak dalej. Bardzo lubię te kolory. To muszę przyznać, że bardzo lubię. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, za szybko wystartowałam. Aha, nie, bo tutaj jest tak. No dobra. Masz. Ale gorąco trafiliśmy, kochani, do piekła. Oh no. Ale muzyka jest genialna, naprawdę. O. O. Okej. Okay. Dobra. Pięknie. Pięknie. Cudownie. Mhm. I dup. Dobra, wskakujemy do góry. Do góry. Ostatnio widziałam, gdzieś mi się wyświetliła gra z Raymanem. Właśnie coś w tym stylu, co na pierwszym odcinku wam pewnie wspominałam. Coś w stylu właśnie tej gierki sprzed lat, którą strasznie lubiłam. I właśnie wyświetliła mi się, że jest gdzieś do kupienia. Nie wiem stricte, no pewnie to nie jest tamta właśnie taka stricte gra, ale coś właśnie w ten deseń. Także zobaczymy. Może poszukać, wiecie? Może na Steamie też jest. Ciekawa jestem właśnie, czy by była też na Steamie. To by było fajne. No, bo ja lubię tak właśnie bardziej cyfrowe gry, wersje, wiecie, do pobrania, niżeli płytowe. No tak mam. Idę z duchem czasu. Jeśli tak to można ująć. Znaczy, no fajnie mieć te pudełka, ale nie jestem typem kolekcjonerki. Więc trochę mi to lata, czy mam pudełka, czy nie. No, tylko miejsca mi zajmują w zasadzie. Więc SpongeBob. Bym powiedziała, bym rzekła, że to SpongeBob. Dobra, podgrzało się i co, wygrzeje się to? No właśnie. Okej, okay. Chmurki, gąbeczki. Chmurki, gąbeczki. Teraz trzeba... O, tak właśnie, tak. Ale śmieszne. Dobra, masz kaczy łeb. No, diabelski łeb. Fajne, bardzo fajna ta rundka. To ciekawa jestem, jaka będzie kolejna, no bo kolejna to już chyba będziemy tą kobitkę ratować, tak mi się coś zdaje. Mogę wrócić? Nie mogę. To Lipton trochę, bo słabiutko poszło, bardzo słabiutko. No ale cóż, jak tak... Kuźwa. No, tak, zagadałam się, nie skupiłam się. Najgorzej. No, jeszcze jak wam zacznę śpiewać, to już w ogóle tutaj padniecie, zdechniecie i będziecie mieli dość całego swojego życia. No, tak, pofałszuję. Hihi, nie umiem śpiewać. Moja starsza siostra pięknie śpiewała kiedyś. Przepiękny miała głos, jak jeszcze jej się chciało. Nie, zaczekaj, nie, proszę, nie goni mnie. Ja coś ty zrobiła najlepszego. Dobra, jeszcze raz. A to taka meksykańska muzyka, taka wiecie. Mexico, amigo. I te sprawy. Nie,
Co ja robię ze swoim życiem? O Jezus Maria. Dobra. Ok. Nie! Ja pierniczę, no nie. Dobra, jeszcze raz. 100 lat później. Mam nadzieję, że lubicie takie przerywniki. Takie stopki. Ja się naprawdę staram. To nie jest tak, że nie. Po prostu te lawy jakoś dziwnie powoli idą. Okej, okay, więc tu zaczekam, bo no właśnie. Dlatego. Okej, okay, spierdzielaj na mnie dmuchać, będziesz kuchać, ty niedobry, ty. O kuźwa mać, no to teraz będzie ciekawie. O! Ała, to bolało. Okej. Okay. Nice, udało się. Przeszliśmy dalej. Kolejny poziom. Do przodu. Ja nie będę liczyła, ile ja się tu morduję, ile razy umarłam. To czy to jest istotne w ogóle? 150 jest. Dobra, zawsze jeden jest. Zawsze. Jeszcze nie było tak, żeby chociaż jednego nie mieć. No, to nie jestem aż takim lamusem, co nie? Może troszeczkę lamusek. No cóż, dobra. Ciekawa jestem, co będzie następnym. To będzie ta laseczka, co chyba będziemy za nią biegać, tak mi się wydaje. To już, czy to nie już? Pokaż się, moja droga. Jaką mi dasz tym razem umiejętność? Możemy teraz stworzyć magiczny most dzięki uwolnionym przez ciebie elektronom. Naprawa szczelina, a to kochani zobaczycie w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!